Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Niewygodna Ewangelia. Ewangelia według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich apostołów: nie sądźcie, że przyszedłem pokój przynieść na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz. Bo przyszedłem poróżnić syna z jego ojcem, córkę z matką, synową z teściową i będą nieprzyjaciółmi człowieka jego domownicy. To już wiadomo, skąd biorą się spory w rodzinach. Dlaczego teściowa nie lubi synowej? I odwrotnie, dlaczego synowa nie cierpi teściowej? Dlaczego one się nie mogą dogadać? Dlaczego ojciec kłóci się z synem? Dlaczego tak jest? Słowo Boże mówi jasno i wyraźnie, że Jezus przyszedł przynieść miecz. Komu? Światu. To co? To nie będziemy doświadczać pokoju? Oj, nie! W innym fragmencie, w Ewangelii według świętego Jana, Jezus mówi coś innego. Ewangelia według świętego Jana, 14 rozdział, 27 werset. Pokój zostawiam wam. Pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze, ani się nie lęka. Czyli Jezus chce, żebyśmy żyli w pokoju. On daje nam pokój swoim uczniom, bo to słowo jest skierowane do uczniów. Jezus daje pokój uczniom, ale nie światu. Świat nie chce być uczniem Jezusa. Ludzie nie chcą iść za Jezusem. Więc ty może idziesz za Jezusem, ale twój mąż nie idzie za Jezusem. Więc między wami jest rozłam. Niepokój, nie potraficie się dogadać, bo ty żyjesz inaczej niż twój mąż. Ojciec żyje inaczej niż syn, syn żyje inaczej niż ojciec. Kiedy miałem 22 lata, to zacząłem błagać Jezusa o pomoc, żeby mi pomógł, bo już moje życie straciło sens. No i on mi pomógł. On przyszedł do mnie, zaprosił mnie do tego, żebym wszedł z Nim w relację. Co to znaczy wejść w relację z Jezusem? Już tłumaczę tak na szybko. Wejść z Jezusem w relację można wtedy, kiedy się Go słucha, kiedy się naśladuje Go, kiedy się idzie za Nim, kiedy się wypełnia to, co On mówi. A co On do nas mówi? Czytaj Ewangelię. Czego Jezus chce od ciebie? Czytaj Ewangelię. Ewangelia ci powie, czego chce od ciebie Jezus. Słuchaj Kościoła, Kościół ci powie, czego chce od ciebie Jezus. No i ja zacząłem słuchać Jezusa, zacząłem słuchać Kościoła, zacząłem słuchać Pisma Świętego. I w moim życiu zaczął się pojawiać pokój, którego wcześniej nie miałem. Miałem w sobie nieustanny niepokój. To wyglądało tak, jakbym nosił kamyk w bucie. Być może miałeś takie doświadczenie, że wpadł ci kamyk do buta i idziesz i jest coraz gorzej. Twoje stopy są poranione, tak samo serce. Moje serce było poranione, w moim sercu nie było pokoju. Na zewnątrz miałem jakiś tam spokój, miałem tam jakieś relacje z moimi kumplami, przyjaciółmi, znajomymi. Ale wewnątrz było wiele niepokoju. I kiedy przyszedł Jezus do mojego życia, kiedy oddałem Mu swoje życie, to zaczęło się wszystko zmieniać. Wewnątrz pojawił się pokój, a na zewnątrz pojawiły się spory, kłótnie, rozłamy. Co ci się stało, Krzysiek? Do jakiej sekty wstąpiłeś, że już jesteś inny niż wcześniej? Takie słowa słyszałem. Wtedy odpowiadałem, jak do jakiej sekty? Do tej samej, co ty, Kościół katolicki. Tylko, że ja zacząłem doświadczać tej miłości w tym Kościele. Doświadczać miłości Jezusa i dlatego staję się inny. Już nie będę robił tego, co robiłem wcześniej. Już nie łączy nas to, co łączyło nas wcześniej. Chcesz, to przyjmij Jezusa, jeśli nie, to nie. No i moi znajomi raczej nie przyjęli Jezusa, dlatego nasze drogi się rozeszły. I tak
właśnie jest. Jezus właśnie o tym mówi. Nie przyszedłem przynieść pokoju na ziemię. On przyszedł przynieść pokój uczniom, czyli tym, którzy Go słuchają. Słuchasz Jezusa, masz w sobie pokój. Nawet jeśli na zewnątrz jest burza, sztorm, niepokój, różne doświadczenia trudne, to Ty będziesz miał w sobie pokój. I ja tego doświadczam. Na zewnątrz niejednokrotnie jest burza, spory różne z różnymi ludźmi, którzy nie idą za Jezusem, a wewnątrz pokój. Moje serce się nie trwoży. Moje serce się coraz bardziej nie lęka. Dlaczego? Bo Jezus daje pokój. Daje też rozłam. Taki dobry rozłam. Taki rozłam, który jest dla nas taką jakby ostatnią deską ratunku. Co zrobisz? Jesteś w rozłamie, jesteś w rozsypce. Zaczniesz Jezusa prosić o zbawienie, o to, żeby zareagował, żeby Ci pomógł. Często ludzie nie proszą, nie korzystają z tej ostatniej deski ratunku. Rozłam. Dlaczego w mojej rodzinie jest rozłam? Co Bóg chce mi powiedzieć przez ten rozłam? Co Bóg chce mi powiedzieć przez tą kłótnię? Co Bóg chce mi powiedzieć przez to, że się znowu z kimś tam spiąłem? Może to we mnie jest problem, a nie z tym drugim człowiekiem. To jest łaska. Rozłamy pochodzące od Jezusa są łaską. Tylko my często tego nie widzimy. Wszystko, co daje nam Jezus, jest łaską. Nawet jeśli to jest trudne, nawet jeśli to jest bolesne, smutek pochodzący od Boga prowadzi do nawrócenia. Jest łaską. Łaska niekoniecznie jest zawsze taka piękna, miła, przyjemna, ale jeśli my to będziemy wiedzieć i jeśli zrobimy to, o co nas prosi Jezus, to będziemy zbawieni, doświadczymy szczęścia, doświadczymy błogosławieństwa. Ja już rozumiem, dlaczego w moim życiu było tyle rozłamów. Wcześniej tego nie rozumiałem, bo nie znałem tego słowa. Teraz już rozumiem, że rozłam też jest szansą na pokój. Na pokój, który jest budowany na prawdzie. A my często chcemy budować na fałszu, na kłamstwie, na grzechu. Nie buduj na grzechu. Nie buduj na kłamstwie, na fałszu, bo nie da się niczego trwałego zbudować na tym, co jest złe. A nawet najmniejsze kłamstwo jest złe. Jezus chce, żebyśmy budowali na prawdzie, a On jest prawdą, drogą i życiem. Dobra, tyle mam dzisiaj do powiedzenia. Jak ktoś chce się ze mną skontaktować, to na dole w komentarzu będzie adres mailowy. Do zobaczenia jutro. Z Panem Bogiem i pozdrawiam.